Kolejny dzień i kolejna darmowa pelerynka. Dzisiaj przyszedł czas na pelerynkę TikTokową, którą odebrać możemy już sobie od mniej więcej południa. Jak widzicie, ja już sobie taką pelerynkę odebrałem i za chwilę wam pokażę, jak wy też możecie sobie taką pelerynkę za darmo sprawić. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawicie tutaj sporo łapek w górę i subskrypcji, bo dzięki temu również wiele osób dowie się o nowej pelerynce. Także zapraszam na poradnik. Otóż moi drodzy, zdobycie takiej TikTokowej pelerynki jest dziecinnie proste. Jeszcze prostsze, jeszcze łatwiejsze niż zdobycie peleryny TikTokowej, która również jest bardzo łatwo dostępna, bo wystarczy oglądać tylko 15 minut live'a. A jeśli chodzi właśnie o pelerynkę TikTokową, no to moi drodzy, wystarczy po prostu być na jakimś live'ie i wykonać jedno z dwóch zadań. Jest to albo oglądanie streama przez 180 sekund i uwaga, trzeba tam być wtedy na tym live'ie, kiedy licznik wybije 0, albo wystarczy po prostu w komentarzu na czacie napisać słowo Minecraft. Więc jak widzicie, jest to bardzo, bardzo proste. Wszystko macie teraz na ekranie i uwaga, wszystko to musi się odbywać na urządzeniu mobilnym, czyli na komputerze, na TikToku niestety tego nie zrobicie. Jednak nie ze wszystkich live'ów dostaniemy taką pelerynkę. Musi to być po pierwsze live z Minecrafta i po drugie musi mieć włączone nagrody. A jak sprawdzić, czy ten live ma włączone takie nagrody? Otóż w lewym górnym rogu ekranu musi się pojawić taka ikonka, wtedy w nią klikamy, wysuwa nam się te okienko, które teraz widzicie, no i mamy polecenie, które musimy zrobić. Ja akurat musiałem czekać 180 sekund, no ale jak widzicie, od razu przycisk mi się tutaj odblokował na dole, klikam odbierz, wyświetla nam się wszystko i ładnie mamy kod do skopiowania jakby. Ten kod jest nieużywany, kto pierwszy, ten lepszy, można sobie go spisać i ładnie pierwsza osoba, która go wykorzysta, będzie mogła właśnie mieć taką pelerynkę bez wchodzenia na TikToka. Ten kodzik musimy wykorzystać na stronie Microsoftu, tam musimy się zalogować i wpisać właśnie nasz kod. Klikamy potem dalej. Dostajemy informację, że otrzymujemy TikTokową, Minecraftową pelerynkę, musimy kliknąć potwierdź. No i to już wszystko, Minecraft TikTok Cape już jest u nas. Jedyne co pozostaje nam zrobić, to teraz kilkukrotnie zrestartować Minecrafta Bedrock, oczywiście trzeba tam być zalogowanym na to samo konto i wtedy wchodzimy sobie tutaj w przebieralnię, w pelerynki, no i do wyboru mamy pelerynki nasze. Ja tu mam już 4 aż, czyli pancake'ową, wiśniową, twitchową i właśnie tą TikTokową. Dajcie znać w komentarzach, czy ta pelerynka wam się podoba i czy z niej skorzystacie, a ja mam jeszcze dla was chipsowego newsa? No, można tak powiedzieć. Otóż Minecraft ponownie ma współpracę z Pringlesami i nowy smak tychże chipsów się pojawił. Jest to smak pikantnego TNT, czyli no, bardzo ciekawa nazwa. Kiedyś mieliśmy już podejrzaną potrawkę, a teraz mamy pikantne TNT. Niestety muszę was zmartwić, bo produkt ten jest dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych. Jeśli poradnik ci się spodobał i przydał, to zostaw proszę łapkę w górę na kanale, a ja dziękuję wam za niesamowite wyniki pod ostatnim filmem właśnie z odbierania pelerynki twitchowej. Jeśli chcecie właśnie taką twitchową pelerynkę, to macie tutaj teraz film po prawej stronie na ekranie końcowym, kliknijcie sobie, tam również jest poradnik. Dzięki, cześć!